Gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany trzy, rejs na całość, rok, dwa lata. To powiedziałbym, no gdzie takie ja, a przy niej ten ja. Gdzie ta koja wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat? Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht? Gdzie ta koja wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż, a stare dżinsy wystrzępione impregnuje kurz. W kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam. Biorę wór na plecy i przed siebie gnam. No gdzie ta keja, a przy niej ten ja? Gdzie ta koja wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat? Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht? Gdzie ta koja wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest? A gdzie to jest? Przeszły lata zapyziałe, rzęsą zarósta, a na przystani czółno stało kolorowy paw. Zaokrągliły się marzenia, wyjało wiosce plecz, dalej marzy o załodze ten samotny łeb. No gdzie ta keja, a przy niej ten ja? Gdzie ta koja wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat? Gdzie ta keja, przy niej ten ja? Gdzie ta koja wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest? A gdzie to jest? Tylko gdzie to jest? A gdzie to jest? Oczywiście w Duninowie. Dziękuję za wspólne śpiewanie. Witam wszystkich Państwa serdecznie w porcie Nowego Duninowa nad Wisłą na regatach żeglarskich 2018. A to są 16 regaty żeglarskie o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego. 18 powiatowe regaty żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego. I 23 regaty żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów. O tytuł najlepszego walczyć dziś będą zawodnicy w klasach T, T1, T2, T3, Omega. A obecnie głos oddaję wójtowi gminy Nowy Duninów, gospodarzowi regat żeglarskich w Nowym Duninowie, panu Mirosławowi Krysiakowi. Witamy gorąco, panie wójcie, serdecznie zapraszamy. Witam Państwa serdecznie. Po raz 23 spotykamy się w porcie Nowego Duninowa, aby znów móc przeżyć przygodę z żeglarstwem. Od 16 lat współgospodarzem regat jest marszałek województwa mazowieckiego, honorowy obywatel gminy Nowy Duninów, nasz przyjaciel, pan Adam Struzik. Witamy pana, panie marszałku. Jeszcze dłużej, bo lat 18, jest z nami kolejny gospodarz regat, starosta powiatu płockiego, przyjaciel gminy Nowy Duninów i jednocześnie patron wielu imprez wodniackich, pan Mariusz Bieniek. Dzisiaj reprezentuje go wicestarosta powiatu płockiego, pani Iwona Sierocka. Iwonko, witamy cię serdecznie. A ja przede...
A ja przede wszystkim witam gorąco gospodarza 23. Regat żeglarski, najlepszego wójta na Mazowszu, pana Mirosława Krysiaka, wójta gminy Nowy Duninów. Moi drodzy, witam współorganizatorów regat żeglarskich w Nowym Duninowie, przedstawicieli oddziału żeglarsko-motorowodnego PTTK Morka w Płocku z komandorem klubu żeglarskiego panem Janem Kochanowskim. Witam gorąco w ten pochmurny dzień naszych partnerów, żeglarzy z okręgów płockiego, włocławskiego, łódzkiego i naszego zaprzyjaźnionego powiatu gostyńskiego. Witam serdecznie członka zarządu do spraw szkoleń, który od wielu lat rzetelnie przewodniczy zespołowi sądziewskiemu REGA, pana Stanisława Siedleckiego. Wyjątkowo miło jest mi przywitać wszystkich sponsorów tegorocznych regat za okazany wkład w organizację dzisiejszego dnia. Największym sponsorem regat żeglarskich w Nowym Duninowie jest marszałek województwa Adam Struzik. Proszę Państwa, wielu tutaj jest dzisiaj sponsorów, ale tak po prawej stronie widzę zaprzyjaźnioną firmę, która z nami współpracuje i od lat wspiera regaty żeglarskie, firma Wetsmore z Wrocławka. Dziękujemy. Szczególnie gorąco witam załogi, którym za chwilę będziemy kibicowali. Żeglarzy zrzeszonych i niezrzeszonych. Tych doświadczonych i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę żeglarstwem. Witam Was gorąco. Proszę Państwa, dzisiaj posłowie mają wiele zajęć, ale prosił mnie poseł Piotr Zgorzelski, żebym serdecznie przywitał wszystkich, a przede wszystkim żeglarzy w jego imieniu. Pan Piotr Zgorzelski, poseł na Sejm, jest również dzisiaj ufundował nagrodę dla najstarszego, tak, panie Aniu? Żeglarza dzisiejszych regat. Przepiękną nagrodę. Duninowskie regaty to regaty często nazywane samorządowymi. Organizujemy je wspólnie. Żeglarze, samorząd województwa, powiatu i gminy. To miło, że tak licznie zagościliście po raz kolejny w porcie w Nowym Duninowie. Witam szczególnie gorąco przedstawicieli samorządu województwa mazowieckiego, któremu od wielu, wielu lat przewodzi marszałek Adam Struzik. Dla mnie od zawsze. Wszystkich dyrektorów tego jego wspaniałego zespołu witam serdecznie. Witam również przedstawicieli wojewody mazowieckiego. Pracują i w dni powszednie, a bywa, że i w święta, dla dobra mieszkańców wsi, miast, dla Was, żeglarzy, mieszkańców ziemi płockiej. Powitajmy serdecznie przedstawicieli samorządu powiatu płockiego, radnych powiatu płockiego, szefów tej rady będzie później z nami, być może dojechał, Lech Dąbrowski, przewodniczący rady, ale szczególnie chciałbym powitać radną, ale jednocześnie szefa powiatowej organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego, panią Ewę Kowalak. Jest z nami również sekretarz powiatu Michał Twardy. Witam Cię, Michale. Witam równie gorąco, równie zapracowanych i życzliwych żeglarzom, członków zarządu powiatu pod kierownictwem naszego starosty Mariusza Bieńka, wspieranego przez wicestarostę panią Iwonę Sierocką. Witam wszystkich dyrektorów wydziałów starostwa powiatowego w Płocku. Drodzy Państwo, nie ma jak to dobry sąsiad.
a tylko takich ma gmina Nowy Duninów. Witam moich kolegów wójtów i burmistrzów, starostów sąsiednich powiatów. Moi drodzy, witam serdecznie swoich kolegów, przyjaciół samorządu gminy Nowy Duninów, pana Andrzeja Pietrzaka, przewodniczącego Rady Gminy w Nowym Duninowie oraz wszystkich pozostałych obecnych radnych na dzisiejszej imprezie żeglarskiej. Jest ze mną mój zastępca Leszek Potkański do spraw trudnych. Witam go serdecznie z wszystkimi wspaniałymi pracownikami Urzędu Gminy w Nowym Duninowie. Są z nami na co dzień, wspierają i radzą, pomagają budować naszą wspólnotę. Witam bardzo cię serdecznie, nasz proboszczu Adamie z Nowego Duninowa. Witam cię, Adam Łach. Dzięki temu, że są profesjonalistami, możemy na co dzień czuć się bezpieczni. Witam przedstawicieli służb mundurowych, Komendy Miejskiej, Komendanta Komisariatu Policji w Gombinie pana Piotra Donarskiego. Witam przedstawicieli z Nowego Duninowa Policji, witam przedstawicieli Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz witam przedstawicieli Zarządu Powiatowego Oddziału Ochotniczych Straży Pożarnej. Witam wszystkich ratowników, strażaków, policjantów, którzy czuwają dziś nad naszym bezpieczeństwem, pobytem na wodzie i na lądzie. Szczególnie witam kolegów, koleżanki z WOPR-u, moich przyjaciół. Witam serdecznie. Naszymi partnerami na co dzień są przedstawiciele wielu różnych instytucji. Najczęściej korzystamy z ich gościnności. Dziś serdecznie witamy ich w Nowym Duninowie, a w szczególności przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych, Wojewódzkich i Krajowych. Witam serdecznie pierwszego kierowcę w Płocku, pana dyrektora Wojciecha Krzewskiego z małżonką. Miło mi powitać pozostałych przedstawicieli tych instytucji. Gmina Nowy Duninów to nie tylko nasz piękny zalew, ale również nieprzebyte lasy Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, zarządzane przez dwa nadleśnictwa, bogate tereny łowieckie i wędkarskie. To również zabytki przyrody. Przedstawiciele wielu instytucji i służb dbają o to, by nasza gmina pozostała zielono-błękitną perłą Mazowsza. Dziś mi miło jest ich gościć na terenie gminy. Przedstawicieli Lasów Państwowych. Witam serdecznie. Gmina Nowy Duninów to również gmina o wielkim potencjale turystycznym. W promowaniu tego potencjału oraz wykorzystywaniu go pomagają nam organizacje i instytucje, które w swoich szeregach mają świetnych fachowców z tej dziedziny. Jest dzisiaj z nami prezes zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem wraz z pracownikami. Witamy cię, pani prezes Agnieszka Żukowska. Dynamiczny rozwój gminy Nowy Duninów to także zasługa naszych mieszkańców, aktywnych, z pomysłami, podnoszących coraz to nowe wyzwania. Są tu dziś wśród nas dyrektor szkoły podstawowej w Nowym Duninowie, pani Ewa Romańska, wraz z całą kadrą nauczycielską. Brawa. Witam przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych OSP z terenu gminy Nowy Duninów. Wszystkie trzy jednostki zabezpieczają nasze regaty. Z Nowego Duninowa, z Lipianek i z Dzierżonzny. Witam was serdecznie, druhowie. Witam członków Stowarzyszenia LKS Wisła w Nowym Duninowie.
Witam przedstawicieli Stowarzyszenia Nasze Lepianki oraz Nadwiślańskiego Stowarzyszenia Woli Brywileńskiej. Witam przedstawicieli Koła Emerytów i Rencistów z Nowego Duninowa. Zawsze zaprosowanych, zawsze dbających o interesy swoich sołectw. Witam naszych sołtysów 13 sołectw. Witam was, drodzy przyjaciele. Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich mieszkańców gminy Nowy Duninów. Dzięki nimi coraz głośniej o gminie Nowy Duninów. Są to media. Dzięki nim coraz więcej u nas turystów, coraz częściej znajdują tu swój dom nasi przybysze. To także dzięki nim żeglarze mogą liczyć na świetne relacje z dzisiejszych regat, szczególnie za sprawą patronów medialnych dzisiejszej imprezy. A są to Tygodnik Płocki, który od lat kierowany jest przez mojego przyjaciela Tomasza Szatkowskiego, redaktora naczelnego, naczelnika tej gazety. Witamy cię, Tomku. Również współpracujemy i patronat dzisiejszych redakt objęła gazeta Nasz Płock, telewizja miejska z Gostynina, portal internetowy Petro News, radio przyjazne ludziom, świeże radio od lutego funkcjonuje tutaj na terenie Płocka, które reprezentuje pan Stańczak Mariusz oraz Infopłock TV. Witam gorąco wszystkich przedstawicieli mediów. Moi drodzy, życzę wszystkim żeglarzom wspaniałej pogody. Nie wiem, czy ona jest dobra, czy zła, bo żeglarzem nie jestem, ale myślę, że żeglarz sobie w każdych warunkach poradzi. Wspaniałej zabawy, bezpiecznej przede wszystkim, bezpiecznych regat w Nowym Duninowie i żebyście bardzo miło wspominali regaty żeglarskie 14 lipca 2018 roku w Nowym Duninowie. Dobrej zabawy, wspaniałej rywalizacji i miłego dnia. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, 16 regaty o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego. 18 powiatowe regaty żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego. 23 regaty żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów. Uważamy za otwarte. Wielkie, wielkie brawa, proszę Państwa. Panie Marszałku, gdzie ta keja dzisiaj? No, w Nowym Duninowie, nad przepięknym Zalewem Włocławskim. Część tego zalewu, spora część jest na terenie oczywiście województwa mazowieckiego i my jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tutaj te regaty już się wpisały w kalendarz wydarzeń turystycznych, kulturalnych, sportowych, bo to już 23 regaty, no a jeżeli chodzi o Puchar Marszałka, to 16, więc... No właśnie, bo tak, i marszałek, i wójt, i powiat. I starosta, tak, no jeśli chodzi o starostwo, to są 18 powiatowe regaty o Puchar Starosty, no a wójt to już 23, tak, więc bogata tradycja. Corocznie uczestniczę tutaj w otwarciu, czasami też w zamknięciu tych regat. Piękne wydarzenie, przyciągające coraz więcej zawodników. Myślę, że to jest też znakomity sposób na promocję tej przepięknej gminy. Gminy, która ma nie tylko przepiękny zalew, tak, ale ma też no, drugie sztuczne jezioro, jakim jest jezioro w Soczewce. To już wielkie jezioro w Soczewce. No duże jezioro. No oprócz tego oczywiście przepiękne lasy. Tutaj ponad 60%, a może nawet więcej gminy pokryte jest przepięknymi lasami, bardzo bogatymi w zwierzynę, ale też w grzyby. Zachęcam jesienią, jak będą, żeby tutaj przyjeżdżać i... No dzisiaj popadało, to pewnie będą. No pewnie będą, bo właśnie było sucho, ale teraz po tych deszczach myślę, że grzyby się pojawią. Przepiękne miejsce. Oczywiście oprócz regat są imprezy towarzyszące, są znakomite zespoły zawsze towarzyszące. Oczywiście młodzież, dzieciaczki ze szkół, z gminy Nowy Duninów występują. Jest festy,
kasyn, jest dobre jedzenie, znakomite, że tak powiem, szanty, przyśpiewki. Rejsy łódkami. Rejsy łódkami, rejsy statkiem. Jednym słowem, piękna impreza, naprawdę wspaniale można spędzić tutaj ten wakacyjny czas. Starostwo bierze udział rok w rok w tych regatach? Tak, regaty odbywają się już od 23 lat. Powiat Płocki bierze udział i jest patronem tych regat od 18 lat, czyli prawie od początku istnienia powiatu. Bardzo się cieszymy, że możemy właśnie brać udział w tych regatach żeglarskich, ponieważ tutaj jest piękna gmina, gmina Nowy Duninów oraz sąsiednia gmina... Która się cały czas rozwija. Tak, która się rozwija, ale nie jest to gmina typowo rolnicza, tylko właśnie turystyczna, która ma wiele jezior, lasy tutaj w parku Pojezierza Gostynińsko-Włocławskiego oraz rzekę Wisłę. Przyjeżdża tu mnóstwo turystów, przyjeżdża mnóstwo młodzieży i dzieci, więc bardzo się cieszymy, że już są odwiedzane, ale chcielibyśmy jeszcze bardziej promować te gminy powiatu płockiego pod względem turystyki, bo jest to wspaniały region, gdzie można na weekend super wypocząć i szybko wrócić do swojego miejsca zamieszkania, na przykład Warszawy, a odpocząć od tego zgiełku, nabrać sił do pracy i wrócić w poniedziałek do pracy. My mamy jako powiat typowo rolniczy, a tutaj właśnie te gminy różnią się tym, że są gminami przede wszystkim turystycznymi z pięknym krajobrazem. Wszyscy, co przyjeżdżają, zazdroszczą nam i mówią, że chcą tu wrócić, dlatego że są piękne miejsca, piękne krajobrazy. W tym roku także zbudowaliśmy wiele szlaków rowerowych, aby właśnie turyści mogli sobie jeździć. Jest także drzewko OZE w soczewce koło jeziora, aby każdy mógł też naładować swój tablet czy smartfon. Jest takie miejsce właśnie w tej gminie, w soczewce, nieopodal jeziora. No właśnie, w powiecie płockim jest miejscowość Łąck, tak, w której chyba jest najwięcej ścieżek rowerowych. Tak, w gminie Łąck, w powiecie płockim jest najwięcej ścieżek rowerowych, dlatego że tam też jest bardzo dużo jezior i jest to też typowa gmina turystyczna, rozwijająca się pod tym względem. Jest to taka, bym powiedziała, też sypialnia płocka. Wiele osób tam właśnie, mieszkańców Płocka, przeprowadziło się, aby być w ciszy wokoło lasów i jezior. Panie wójcie, marszałkowi Struzikowi zadałem pytanie, gdzie taka ja jest? No jest to w Duninowie. W Nowym Duninowie. Któryś to już raz. Pan jako gmina to jest 23 raz. Powiat mniej, marszałek... 18, marszałek 16. Marszałek 16. Wie pan ile łodzi bierze udział dzisiaj? W tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć, by trzeba było zapytać sędziego, bo rejestrowali się do godziny 9, uczestnicy nie miałem okazji zapytać. Zaskoczył mnie pan pytaniem, ale coraz więcej żeglarzy mamy na regatach żeglarskich w Nowym Duninowie. No właśnie, regaty przyjęły się naprawdę dzisiaj, jest wspaniała pogoda, bo ja tu bywam nie pierwszy raz, na niektórych trzeba było wchodzić w deszczówkach. Dzisiaj piękna pogoda, pewnie będą udane regaty. Zasługa naszego proboszcza, jeżeli chodzi o pogodę. Wyprosiliście? Wyprosiliśmy. To znaczy każdy ma swoje zadania podzielone. Ksiądz proboszcz miał za zadanie przygotować wspaniałą pogodę na regaty żeglarskie w Nowym Duninowie. Regaty w Nowym Duninowie to poniekąd dni Nowego Duninowa. Tak, to jest flagowa impreza Nowego Duninowa. Ona jest rozpoznawalna na całym Mazowszu. Powiem więcej, bo to są regaty według mnie już prawie ogólnopolskie, bo mamy żeglarzy z Mazowsza, z województwa łódzkiego, z Kujaw i często gościnnie, ktoś nawet z Gdańska się pojawi, bywały takie regaty. Także charakter tej imprezy jest coraz szerszy. Rozmawiałem dzisiaj z woprowcami przed nagraniem, przed rozpoczęciem uroczystości. Trochę mało wody tutaj w tym zalewie teraz. To jest... Jeszcze wejdę panu w słowo, bo pytałem się, czy będą pokazy. Mówią, no wiesz, nie wiemy, bo jest mało wody. To jest kontrolowana sytuacja, jeżeli chodzi o poziom wody przez firmę Polskie Wody, ze względów na prace gospodarcze, które trwają w tej chwili, są wykonywane w górnej części Wisły.
mianowicie w Dobrzykowie, dlatego też konieczność była spuszczenia wody, żeby można było robić zapory boczne w Dobrzykowie. Czyli co życzymy wodniakom? Czego? No wspaniałe stopy wody, na pewno jej nie zabraknie, no i dobrych wiatrów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.